Siemaneczko, cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam graty, które udało się kupić w marcu. Większość jest skupione na Słomczynie, ale jest też coś i z OLX-a tutaj lokalnie podjechałem, kupiłem. Jest i coś z targu od siebie na Korei pod, nad rzeczką. I co? Nie przedłużajmy, pokażmy, co udało się wyrwać w miesiącu marcu. I tak, może na pierwszy rzut, niech będzie największe. Jest WeWord w kolorze czarnym. Balance boarda mam w kolorze białym w boksie. Czarny. Trafiony na giełdzie, na Słomczynie. W pełni sprawny, już odpalałem, próbowałem. Jest jakieś kilka troszeczkę drobnych rysek na nim. Ale mam nadzieję, że to się jeszcze czyści, bo nie czyściłem tego sprzętu. Dwie dyszki za niego dałem, więc musiałem go wziąć. Na tej giełdzie ze mną był jeden z moich widzów, kolegów, którego spotkałem na tej giełdzie takich staroci w Radomiu, co się odbyła niedawno. Kolega Michał był ze mną na tej giełdzie, był u mnie w odwiedziny. No i wyskoczyliśmy razem, udało się coś tam wspólnie wyrwać, chociaż jakiegoś strasznego szału nie było, ale kilka rzeczy udało się też dzięki niemu znaleźć. U siebie na targu z gry Super Mario Wonder udało się kupić zestaw ten startowy, promocyjny, przedpremierowy. Jest plakacik, są naklejki, no i przypinki. Widziałem, że te zestawy chodzą nawet po 50 zł, ja za niego zapłaciłem 25, więc połowa ceny. Fajnie, bo gierkę posiadam, też niedawno kupiłem, już ograna, ale fajnie mieć i ten zestawik. O, skoro mówiąc tutaj o koledze, dzięki niemu udało się zakupić DS Lite'a. To sobie wymieniłem, bo u siebie, o tu go widać, miałem właśnie z czarną, w ten miał różową, więc sobie podmieniłem u siebie, a tego kupiłem za 50 zł z wyłamanym tutaj zawiasem, troszeczkę go podkleiłem w ciemno, nie wiedziałem, czy działa, czy nie działa konsolka, ale po naładowaniu okazuje się, że jest w pełni sprawny sprzęcik za 5 dyszek. Właśnie kolega Michał zauważył ten sprzęt, a rozmawialiśmy wcześniej, że chciałem kiedyś kupić taki z wylanym wyświetlaczem u góry. Chciałem zrobić moda na Game Boya Macro, tak zwanego, czyli usunąć górny ekran i żeby tylko działały tutaj gierki z Advance'a. Może i tego czeka właśnie ten los. Chociaż powiem szczerze, że jak działa, to nie wiem, czy mi jest trochę nie szkoda go przerobić, czy może obudowę wymienić. Zobacz, chyba że nie napiszecie mi w komentarzach, co byście zrobili na moim miejscu. Więc fajnie, że taka konsolka za 5 dyszek wpadła. Dobrze, trochę padów. Udało się kupić trochę padów. 3 pady po 10 zł, nie, 2 po 10, 1 za 30. Do switchaka. Wszystkie na kablu, pierwszy z nich od Hori, wszystkie już testowałem, w pełni sprawne padziki, wyglądają jak nowe. Pani miała całe pudło różnych przeróżnych padów, właśnie po 10 zł, między innymi ten był za dyszkę, kolejny od Hori z logo Zeldy, chyba wiecie, co przypomina kształt tego padziocha. Nie trzeba nikomu mówić, co to jest za kształt. Oczywiście switchak na USB. Kolejny. I teraz tak, ale to już na następnej giełdzie wpadł padzik Super Mario. Tu jest sygnowany Nintendo. Jest przewodzik, który sam dorobiłem, bo nie było w nim. Tutaj jest takie
Nie wiem, czy widać wyjęcie. Musiałem wyciąć tutaj, a może otworzę. I dopiero wtedy padzik zaczął działać. Musiałem po prostu wyciąć tak po chamsku, żeby zobaczyć, czy to działa, ale działa, więc kabelek może sobie dokupię, a jak nie, to na razie będzie na tym kabelku. Za tego pada zapłaciłem 30 zł. I dwa padziochy podróbki do Wii U. Także po dychu, chociaż na jednym chyba kiedyś kosztował on 40 zł. Jeden biały, drugi czarny. Pady kompletne, nowe. Instrukcje w środku, kabelki do ładowania. To są te podróbki pro kontrolerów. Język mi się plącze. Więc działać działają obydwa. Także podpinałem, sprawdzałem. Drugi jest identyczny, tylko w kolorze białym. Schowajmy do pudła. Jeden tutaj jest, tak jak mówiłem. Drugi, także komplecik. Grzech było nie wziąć po prostu za tą kaskę tych padów. Także jeszcze folia na nim jest. Naprawdę chyba dobry wyryw z tymi padami. Padów nigdy za wiele. Zawsze się przydadzą. Schowajmy to. Dobra, może zanim przejdziemy dalej, na sekundę zapauzuję i uporządkuję tutaj i za sekundkę wracam. Ok, poukładane. To lećmy dalej. Na OLX-ie wyczaiłem coś takiego. Jest to plastikowy model. W sumie można to zdjąć, to Wam pokażę. Plastikowy model konsolki. W tym przypadku Sega Saturn. Nie wiem, czy będzie widać. O, tutaj w tym miejscu mam plejaczka jedynkę. Też właśnie z Bandai. O, tutaj widać, jak to wygląda. Model do składania. Można sobie pomalować. Są padziki, płyta główna, zasilacz, płytka, CD. Świetnie odzwierciedlona konsolka. Tutaj naklejki. Fajny zestawik. Te zestawy, z tego co kojarzę, to chodzą tak między 120 parę, a 180 chyba złotych. Ja dałem 110, zresztą chyba mam to jeszcze w zakupach OLX-owych, więc przypnę, zaraz zamknę to, zaraz gdzieś tutaj na ekranie. Kurczę, dobra, nieważne, później założę tą folijkę. O, niech tak będzie, może nie, zabierzemy to. Więc fajnie mieć jedną, tam z tyłu drugą, fajnie mieć komplecik. Mam dwie konsolki. Z tego co wiem, to chyba więcej tych modeli nie wyszło. Chyba że ktoś wie o jakimś, to napiszcie mi proszę. I dobrze, teraz tak. Kolejną rzeczą, jak wiecie, zbieram też mini konsolki. Mam plejaczka jedynkę, mam NES-a, SNES-a, a że zbieram też Sega, więc jakiś czas temu zacząłem polować na Mega Drive'a, tylko tego od Segi, nie te dziadostwo od AT Games, tak? AT Games. To jest konsolka, która jest naprawdę rewelacyjnie wykonana. Tutaj mamy rozdarcie, podkleiłem taśmą, no ale cena też była w miarę przyzwoita. Udało się to wyhaczyć u mnie na targu, na bazarku. Za tą konsolkę pan życzył sobie 450 zł. Zaproponowałem 350, ale spotkaliśmy się w połowie, czyli kosztowała mi ona 400 zł. Jest kabel HDMI.
w zestawie. Jest jeden kontroler. Drugi kontroler. Kabelek zasilający. Konsola. No i zestaw instrukcji, manuali. Do tego konsolka rewelacyjnie odwzorowana. Z tego co mi się wydaje, to ona jeszcze powinna być chyba w takim zwykłym szarym kartonowym pudełeczku. Świetnie odwzorowana. Wygląda idealnie ta miniatura. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Chwilkę już sobie na niej pograłem. Tak jak mówię, Ad Games może się schować. Tutaj nawet suwaczek głośności od tego jest odwzorowany. Slot na kartridże też jest ruchomy. Świetny bajerek. Oczywiście power off i reset jak najbardziej. Te dwa przyciski działają, są używane. Więc kurde, świetne. One chyba tak chodzą od 400-500 zł mniej więcej w tym, więc jakiejś super tutaj promocji nie było, ale fajnie, że wpadła u mnie w Radomiu po prostu. Dobrze, przesuńmy to. Polećmy dalej. To na boczek. I to też na boczek. Będzie się trzymać, nie spadnie, będzie się trzymać. Dobra. Co nam jeszcze zostało? Co nam jeszcze zostało? Zostały nam dwie pierdółki. Jak ja uwielbiam uniwersum Maria. Więc tak. Wpadły jeden brelok z ognistym Mario, Fire Mario. Za breloka dałem 10 zł. I pezik na te cukiereczki z Luigi za 3 zł. Też na targu. Fajnie. Dobrze. Dalej tak. Na giełdzie w woreczku udało się kupić grę z myszką. Chociaż gra to nie wiem, czy to nie za dużo powiedziane. Program graficzny, tak bym, do malowania, ale nie do końca. I myszka leciutko. Widać, że już są jakieś przeżółknięcia, więc trzeba będzie ją troszeczkę wybielić. Już coś tam się pojawia na niej, ale z tym myślę, że sobie poradzę. Sam kart, czyli ten nasz program, coś na zasadzie trochę Painta Windowsowskiego, ale nie tylko, bo z tego co kojarzę, bo jeszcze się nią nie bawiłem, włączyłem tylko na chwilkę, zobaczyłem, że działa, ruszyłem kilka tam malnięć pędzlem, ale muszę się dłużej pobawić, nie było niestety na to czasu. Z tego co kojarzę, to jest tutaj jeszcze taka minigierka, chyba na jakieś komary się łapką poluje, żeby się zapoznać z myszką. I chyba jest jakiś taki edytor do tworzenia muzyki, tak to można powiedzieć. Dźwięki różne na pięciolinie ustawiamy i możemy stworzyć swój własny utwór. Szkoda tylko, że no, te myszki wychodziły w barwach tutaj SNES-a amerykańskiego, nie takiego naszego, czyli szarego. Ale i tak fajnie mieć jedną myszkę, już mam do PSX-a, PS1-ki. Fajnie, że wpadła druga. Stóweczka, nie targowałem się, bo z tego co kojarzę, to one chyba troszkę drożej chodzą. Więc tutaj się nie targowałem. Fajnie. Dobra, jak jesteśmy przy gierkach, to jeszcze jedna. Zestawik. W zestawie były trzy gierki na PS1 i jedna na PS2. Może nic szałowego, ale cena i to, że ich nie miałem. Ten zestawik kosztował 60 zł. Na pierwszy ogień Gran Turismo 3. W platynie. Posiadam już ten tytuł i w platynie,
i normalnie, więc na tym mi nie zależało, brak manuala, sama płytka ma trochę drobnych rysek, więc tutaj jest, bo jest, bardziej dla pudełka może się przyda, chociaż też nie bardzo. I trzy giery w tym zestawie były na PS1. Pierwsza z nich to jest Soviet Strike. Tutaj mamy pudełko pęknięte, ale poza tym wygląda to spoko, zachowało się w miarę przyzwoicie. Jest obszerny manual, a i sama płytka, też jest to platynka, ale mówię, ceny chyba w miarę. Kolejną grą także w platynie jest Cool Borders, czyli ściekamy się na desce i tutaj mamy pudełeczko pęknięte w ten sposób, ale tutaj podkleję, myślę, to jakoś się ogarnie. Chyba drugą część mam u siebie w kolekcji, trzeciej nie miałem. Jest jeszcze grubszy manual, no i także w fajnym stanie płytka. Co mówię, no z gierkami nie było jakiegoś tam szału, żeby... chyba trzy razy byłem na giełdzie i tutaj obchodziłem wszystko, więc z gierkami nie było jakiegoś szału, jak widzicie, nie wpadło za dużo gierek. No tutaj mamy, w tej konsolce mamy 40 chyba wbudowanych, albo 42 nawet, bo tam dwie są chyba, więc tutaj jest trochę gierek. No i ostatnią jest gra Shaolin. W tą gierkę trochę kiedyś swego czasu za mało lata grałem. Taka standardowo mordoklepka. Może nie jakaś wybitna, ale w miarę fajna. I chyba ona mnie najbardziej skusiła, żeby zakupić ten zestawik. Jest manualik, jest i sama płytka THQ. Więc to był chyba to, co mi się rzuciło w oczy. I dlatego kupiłem ten zestawik. Dobrze, to by było wszystko, jeżeli chodzi o zakupy. Jeszcze na giełdzie Słomczynia kupiłem jeden gadżet. Niezwiązany może tak stricte tutaj z gamingiem, ale z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Coś, co lubię. Kupiłem, że tak się zaśmieję, miecz świetlny. U pana Chińczyka, który miał chyba jakieś rzeczy, zwroty z kontenerów, z palet. Jest w środku instrukcja, jest kabelek do ładowania, jest imbusik, no i małe tutaj takie dwie śrubeczki, takie broki, tak to nazwijmy, żeby przykręcić. Jeszcze z folii, nie zrywałem tej folii, tylko końcówki tak otworzyłem. Sama rękojeść jest wykonana z aluminium. Tu mamy głośniczek. Tutaj jest lampka LED-owa. Zdejmujemy tutaj gumeczkę. Tutaj możemy właśnie przykręcić te broki po włożeniu do środka. Może nie będę wkładał tego za głęboko. Tu jest wejście na ładowanie. No i sam przycisk włącz-wyłącz. No i tam zmiana trybów. Przytrzymujemy. Wydaje dźwięki. Świeci bardzo fajnie. Można przełączać sobie kolorystykę. Wyjmę, żeby mógł pomachać. Dźwięki wydaje podczas ruchów. A tutaj w środku jest po prostu kawałek LED-a i możemy zmieniać różne kolory. Naprawdę
wygląda bardzo fajnie. Do któregoś z moich Vaderów, do łapki, po prostu się go włoży. 30 zł. Nie orientuję się w ogóle, jak taki miecz kosztuje. Tyle sobie zażyczył pan Chińczyk, albo, nie wiem, Koreańczyk, skośnooki pan, że tak nieładnie powiem. Jak kogoś uraziłem, to przepraszam, ale mówię, za 3 dyszki wezmę, bo na pewno fajny gadżecik tutaj się udało wyrwać. I tak, i teraz to już mamy wszystko. Wszystko, co udało mi się zakupić w marcu. Nie wiem, gdzie go położyć. Może schowałem go do pudełka. O, niech sobie leży tutaj. No i dobra. Na chwilę zapauzuję i zaraz jeszcze powiem o jednej sprawie. Ok, jestem, troszkę poprawiłem, żeby było lepiej widać to, co udało się kupić. Ale tak, nie o tym. Niedługo teraz na dniach jeden z moich znajomych będzie się żenił i w związku z tym musi zredukować część swojej kolekcji. Padła decyzja na sprzedaż figurek. Figurki kolekcjonerskie, dosyć drogie, bo od kilku stówek, nawet po kilkanaście stówek za figurkę. To oczywiście ceny z eBaya, bo u nas to chyba próżno szukać konkretnie tych. Wszystko jak nowe w pudełeczkach. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Zaraz wam wrzucę kilka fotek, gdyby ktoś był zainteresowany czymś takim. W większości, jak nie wszystko, to jest chyba Mortal Kombat tematyka. Więc wrzucę kilka fotek, gdyby ktoś był zainteresowany, niech do mnie napisze na maila, to dam mu kontakt do Darka i się skontaktuje między sobą, może się dogadają. Tylko prosiłbym ewentualnie takie osoby, jeżeli byłyby zainteresowane, takich poważnie zainteresowanych, nie chciałbym też szastać jego numerem telefonu do wszystkich, nie chciałbym go wrzucać w komentarzu czy gdzieś go przypinać, więc dlatego na maila, żeby to trafiło tam do może jednej, dwóch osób, kto tam może być zainteresowany. Pomyślałem może o Maćku, który handluje różnego rodzaju unikatami, tak to nazwijmy, bo te figurki na pewno można nazwać czymś unikalnym, mało dostępnym, drogim, ekskluzywnym. Ewentualnie Simon, on jest fanatykiem na pewno MK, więc pomyślałem może o nich, ale każdy, kto by był poważnie zainteresowany, napiszcie do mnie na maila, podeślę wam telefon, może ktoś coś wybierze z tych zbiorów do siebie, a może ktoś będzie chciał całą kolekcję odkupić, ale to już jest grubsza kaska, bo to jest, podejrzewam, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale dobra, nie przedłużając, wrzucam zdjęcia i po zdjęciach widzimy się za chwilę. Dobra, więc mamy to. Tak to wygląda. Tak jak powiedziałem, ktoś poważnie zainteresowany, napisać do mnie na maila. A tutaj, jak się podobało, to bardzo prosiłbym o łapkę w górę. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. A i napiszcie mi, co z tym DS-em zrobić. Czy przerobić go na Game Boya Macro, czy może zostawić go w takiej formie, jak jest, czy może kupić mu obudowę nową i założyć, żeby wyglądał i był w pełni sprawny, z zawiesikami, z tym wszystkim, tak jak powinno być. A my widzimy się za jakiś czas. Dzięki śliczne za oglądanie, dzięki piękne, że jesteście. Pozdrawiam was
serdecznie. Trzymajcie się. Hej.